Cześć, z tej strony Xinka, to kolejny odcinek z naszego Zagrajmy w Darksiders. Ostatni razem tutaj właśnie skończyliśmy przy tych wagonikach różnych i mechanizmach. A byłem w tamtym miejscu, gdzie wcześniej chciałem dotrzeć przed mini crashem, co był w poprzednim odcinku. Tam nic nie ma, tylko cofnięcie się do poprzednich miejsc. Taki skrót jakby. Albo coś przebaczyłem, ale tak mi się chyba wydaje. I teraz właśnie idziemy i... O, nie przychodzi. Dobra. A co ja chciałem powiedzieć? Tak. Właśnie teraz zakończę też, nie wiem, którędy trzeba tutaj iść, bo dalej jeszcze nie byłem. Ale coś mi się kojarzy, że już tu mogliśmy być. Bo pamiętam, że po tych nicowicie kiedyś szliśmy też. Zobaczymy. No nie wiem. No w prawo chyba trzeba iść. A co dalej? Się zobaczy. Nie, na cofnąć też nie ma się co. No tam dalej trzeba iść i tyle. No. No jakaś legenda może? Mamy ten zabić Gravera. A nie wiadomo gdzie on jeszcze jest. Z jakiej zamknięte drzwi ciągle. Ciekawe jak trzeba otworzyć. No dobra, jedziemy. I pamiętam, że to z sufitu wystawały czasami takie potworki różne. Jak tu poprzednio razem byliśmy. Albo w jakimś bardzo podobnym miejscu. Nie wiem właśnie tak skakać z jednego miejsca w drugie, bo często spadam. Sorry, bo krzywo kamerę mam sobie. Ale cóż, życie. Widzimy. A nie, może tu jednak nie byliśmy. Bo tego miejsca już nie kojarzę za bardzo. No, nie byliśmy w takim metrze. O, dobrze, poszliśmy. Ci nam przeciwnik. Nie jesteśmy pisali Samajla. Ale dobra, mniejsza z tym. Czy to jest boss, czy to już przeciwnik? No, ja będę bić się z bossem. Jak są tymi wiedźmami też. Też trochę latają i nie zawsze można je trafić. No, czyli jednak dobrze poszliśmy. Ale unikrom. Uuu, mocno nawet kosi. Nie, to chyba jednak nie jest boss, ani minikrom, który przyjdzie się wydaje. Tak, bo jest finisher na chwilę. No i więcej z podstawą tym razem. Dawno właśnie... O tak, stąd sobie palimy. Muszę więcej zainwestować w tego skina, bo to jest świetna umiejętność i jakby mnie gniewu zawierała, to naprawdę jakby cały czas mogłem z nim biegać, to świetnie by było po prostu. Wtedy jesteśmy nieśmiertelni, można powiedzieć. Gdzieś tam zadaję może ile? 10% obrażeń? Nie no, 10% jest 20. Ale dobra. Trochę stylowałem, bo nie trafiłem. Finisher oczywiście. Zawsze mnie zastanawia, czy to za finisher jest dodatkowe dusze, czy życie, czy bieg, czy finisher. To po prostu tak, żeby zabić na chwilę. Tego nie jestem pewien do końca. O, i jeszcze z tej łapki nie umiem korzystać. O, z tej rękawicy, co sobie dostaliśmy. Coś jeszcze? No nie, koniec. No okej, gdzie teraz mamy się udać? A pójdzie tam? Czy tu? Może coś za posągiem będzie? Nie ma. Chyba tu pójdziemy sobie na balkonik, tak mi się wydaje. Tam raczej na balkoniku nic więcej nie ma, to tam pójdziemy. No dobra, to są drzwi tu po prawej, czyli coś tam jeszcze jednak jest na tym balkoniku. Tak, 1300 dusz. Jak się zmieniało na tą kosę teraz właśnie myślę. Nie tak. Kurczę, jak to było? A, już mam, dobra.
już wiem. Tabulatorem wystarczy kliknąć raz i wtedy zmieniam na inną broń. Drugorzędną. Tak, tak. Daję do zniszczenia. No i dalej nam się odkryło. Tam też coś może być. Kurczę, nie wiem, którędy iść. Żeby nie przeoczyć. Napój... Znaczy ten oto z napojami. Sam chyba nie ma powrotu. To się udam najpierw tam do tyłu, gdzie jeszcze mnie nie było. Lecimy? Nie. Krzywa wojna, nie może się złapać krawędzi. Właśnie, wojna i śmierć to powinny być kobiety, nie? No i gra się kolesiami. Dobra, tędy pójdziemy. Nie mamy wyjścia innego. O, się zamotałem. Czekaj, jakiś środek transportu będziemy mieli. Wiedziałem, że później już można monta sobie zebrać jakiegoś. No i to biegniemy. O, wyjście? Taka nowa mapka całkowicie. To mapka świata. Nie, chyba się musimy cofnąć, bo teraz jesteśmy w tej jarzącej się lokacji, a mamy być tam, gdzie jest gwiazdka z destroyerem. A nie, tutaj nic nie ma. Czyli musimy się cofnąć chyba do tych ruin, tak? Zobaczymy, gdzie tutaj będziemy. Tak, tak, tutaj mamy być. Tutaj będzie tam... Nie destroyer, czy mamy destroyer? Griever, czy jakiś tam... Destroyer? To przecież nie mieliśmy chyba zniszczyć. Mieliśmy zniszczyć niszczyciela, dobra. Fajnie nam się ten mieczek tak paruje. Ładne oświetlenie. Jakieś pyłki w powietrzu, ciemności. Jeszcze. Myślę, że ten dalej projekt się kościół, czy co, ale to chyba jest metr, bo co mamy platformy. Nie? Metr, czy jakiś, jakaś stacja? Coś takiego. Myślę, że częściej tej formy chaosu nie używać przypadkiem. No tak się marnuje się trochę, jak się nie używa. Może będzie? Martwe aniołki. Kurczę, ja właśnie w końcu nie wiem, co za bardzo chodzi z tą fabułą, czy my jesteśmy... No na pewno z aniołami to nie jesteśmy razem, tak? Ale też... No, jeszcze sprawdzę, czy to jesteśmy wolą. Ale też nie jesteśmy tak do końca z tymi całymi złymi ludźmi. Bo przecież zabijamy demony, tak? Też się nas sprzeciwiłem, muszę kiedyś jeszcze raz obejrzeć sobie te wszystkie filmiki. Co to były, czy coś takiego. Gdzieś jeszcze jeden może? A, to na powierzchnię wychodzi. Aha, czyli już wiem. Muszę to uderzyć i na to wskoczyć pewnie. Zobaczymy, pewnie tak trzeba zrobić. Działa. Hop, hop. A, dobrze. Tam doskoczymy? Oczywiście. Metro. Pali się. Nie, nie ta mapka, ta druga. Tam pod wodą coś jeszcze mogło być. Znaczy na tej drugiej platformie coś mogło być jeszcze. Po co by ją robili? Tam. Zobaczymy. Nie, to mam żalę, pierwszy raz. Ty nic nie ma, zapalony korytarz. Tylko dupa. Czyli dobrze jednak szliśmy. Czyli wszędzie, gdzie za pierwszym razem szedłem, tam powinienem iść.
Tak myślę, ale będzie łażenia później, żeby te wszystkie sekrety poodkrywać. Jak mam tą mapkę do niszczenia kryształów. Dobra, którędy teraz? Coś czuję, że to zaraz będzie jakaś naparzanka mocna. A te kryształy też mogę łapką zniszczyć? Ciekawe. Nie, nie mogę. A, to są te, co muszę... tą kulką wybuchową zniszczyć. No dobra, peron A. O, jeden zawalony. Lecimy dalej. O! Jest wróg. Rzucimy zaraz w niego. Ła, co mi strzeliło? A, to skubany strzelają. To jest tą skinę zaczynają włączyć. Aj, to nie tak. Finisher. Dobrze, nie tak. Finisher. Chyba wcześniej nie strzelał nigdy we mnie. Nie mam przejścia. Tu trzeba holder's key, a tym trzeba w czerwone... No, w czerwone te kryształki strzelić i podpalić. Biegnie, biegnie. Nie wiem, czy to wybucha sam po jakim przejściu, czy nie. Stąd rzucimy. Co za fail. No, oczywiście trzeba lecieć po drugim. Gdzie człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy i tyle. Gdy się wojna śpieszy, to ludzie umierają. Kurczę, co będzie, jak ktoś będzie śmierć śpieszyła. No właśnie. O, kolejny automat z kolą. No, ale tylko jak to podpalić teraz? A, tutaj jest ten do miejsca, tak. Dobra, leci. No, jasne, już jest droga otwarta. Aha, tutaj znowu jakieś demoniczne struktury wyrastają. A, sorry, zakilcie. Nie, nie lubię tych, bo są denerwujące po prostu latające jak komary, jak muchy. Po prostu. To po ile? Po jeden, dwie dusze z tego dostaję. Czasu zajmuje trochę. Ciekawe, czy tam się opłaca spadać, czy nie? Zobaczymy, w wodzie może coś będzie ukryte. Tak? Ma to nic na piętrze niż nie. Czyli może tu w wodzie coś będzie. Buu, słabo. Nic nie ma. Może w szybach? Z tej strony też nie. Drugi też wiesz, już widać, że nic nie będzie. No właśnie. Na górę trzeba. I po to spadaliśmy tutaj. Dobrze, chociaż to nie było wysoko, to trzy podschodki i już jesteśmy. O, kolejna łamigłówka chyba będzie jakaś. A po co by takie to zrobili? A, kamieniczka z życiem. Skrzyneczka znaczy się. Dobra, dobra. Co tu trzeba było zrobić? Skoczymy najpierw do wody. Chyba. Co z tym jest, tak? Sufit, no w suficie też nie. No dobra, to lecimy. Dobra, w wodzie też nic nie było. Popłynęliśmy. To nie jest może tu granik. Aha, jest do latania. Fajna rzecz. Może tutaj się wskoczył? Nie? Dlaczego teraz trzyma lewą ręką? A teraz prawą, dobra.
Zmienia rękę. No, był jakiś przeciwnik. A, kolejny latający. Sobie machniemy tym. Czy muszę te niebieskie kryształki dziabnąć? Tak, bo tu nic nie ma. Aaaa, to nie wiem już o nich. To lecimy po schodkach na górę. Wyrywamy skrzydełka. No, to trzeba dziabnąć. Duszyczki mam 1670, znaczy 10670. No, czy 250 duszyczek nam to dało. Nie za dużo. Na zawsze coś. Może tyle tych latających jest, wiesz. A, i tam to czerwone muszę teraz tu rozwalić. Tym trzeba rzucić. Leci. Trafię w kogoś? Odbiło się. Dobra, naleciało. Teraz jak to podpalić? Dobra, tu jest połączek widzę. Po lewej naszej. O. Aha, tam kulka zasadza. Czerwona. Czekajcie, chwilę przerwy muszę zrobić. To zaraz wracam. Oki, już jestem, dobra. No, musiałem zrobić chwilę przerwy. Dobra, na czym stanęliśmy? Skrzydełko wyrwaliśmy. Niedobrym ważko komaro muchom. Też nietoperzo podobnym. No. Okay. Tam trzeba dorzucić. To nie dorzuca. No nie ma buta, tam się nie da co dorzucić. Jak to trzeba zrobić? Z tego brzegu? Nie, też nie. Tu można odpalić, widzę. A, gdzie jeszcze? No stąd tutaj też nie wrzucę. A, tutaj jest do odpalenia. Dobra, czyli widzę co trzeba zrobić. Dobra. I teraz lecimy na nasz brzeg. Szybko na pewno nawet. Ha, nie sięgnę gdzieś. O, jest. Okej. No. No, ja myślę, że tu się platforma jakaś będzie wysunięta. A, tu tylko do biegania. Znaczy do slajdowania. Dobra, co mi się nie będzie mi. No, łatwo się do rozwalenia. I co, z sufitu coś spada, tak? No, jego jeszcze drugie. Zdaje nas. No, jeszcze poziom wody nie podniósł. Dobra. A, się skrzyneczka nam otworzyła. A, opuścił się poziom wody. No, dobra. Mam nasze kuleczkę, bo to lecimy do skrzyneczki. Co w niej będzie. Obstawiam, że... A, mechoderski. Zapomniałem o tym, że to mamy znaleźć. Dobra. Czyli co, pod wodą coś czegoś szukamy znowu. Nie ma tu nic. A, bo to jest samo miejsce, co wcześniej dobyliśmy. Stąd teraz trzeba już lecieć.
tą skrzynkę sobie otworzymy. No, a to zwykłe życie, a nie ten... Część... ta większa, ta myczka. Zobaczymy. A, mostek był. Ja tu leciałem. Dobra. To biegniemy ciągnąć sobie beholder z klucz beholdera. Tam do drzwi. I tyle. Paląc się peron. Ciekawe po co tutaj tyle gazu. Siłatniało. Są denerwujące naprawdę postawki. Ile za nieduszy dostaję? Dobra, do tego dwa. Tak to więcej dostałem. Trzeba je piątkę zabijać. Dobra, teraz chyba na pierwszym save już będziemy kończyli ten odcinek. Co to? What the fuck? Dobra. Jest pociąg jakiś? Wagonik? No, tutaj jeden wagonik wsysło. No, tam niżej trzeba lecieć, a tu jest jeszcze jakiś pokoik, zobaczymy. Pokoik, w którym nic nie ma dosłownie, czyli pewnie tutaj będziemy się musieli schować przed bossem, który no jak widać z teorii zapewne zaraz wyskoczy gdzieś. O, no właśnie. Temu pewnie mamy dać wagonik, co tam stał. Nas nie przypuści, tak? Mogę wydziałnąć? Wow. Tak. Może teraz będzie uciekał? Nie. Przebiegniemy? Nie, nie przebiegniemy. No dobra, to w sumie byłoby na tyle. Tutaj skończymy w tym miejscu. No a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, ludziska. Cześć.